Małgorzata Kozicz i Odeta Węskawiczynie. Witamy w Tyglu. Porozmawiamy dzisiaj o nietypowej kobiecej pasji. Powiemy, czy zainteresowania mogą stać się sposobem na odkrycie swojego drugiego ja. A zaczniemy od przyjemnego spaceru w uroczym towarzystwie. Dzień dobry, pani Anno. Dziękuję, że pani zgodziła się z nami spotkać. O, jakie piękne! Takie zipka! Co zrobić, żeby tak pięknie słuchały właściciele? Zapraszam do szkoły. Super, brawo, super. Jak długo trwa wychowanie, socjalizacja takiego psa? Tak naprawdę to się zaczyna od razu, jak piesek przyjeżdża do domu. Zaczynamy go szkolić od samych pierwszych dni. I kiedy piesek już jest dorosły, chyba ma 8 miesięcy, to można powiedzieć, że jak będzie się szkolił od razu, od pierwszych dni, będzie już wychowany. Pani Anno, a jak wyjść z tej sytuacji? Mama chce psa. Bo ja wiem, że nie jeden rodzic z tym się spotyka. Ja myślę, że bardzo dobrze byłoby pojechać prawie tak do schroniska i po prostu, żeby dziecko pospacerowało z tymi pieskami, żeby miało kontakt. Dziecko musi wiedzieć, że to będzie codzienna sprawa, że każdy dzień trzeba będzie martwić z tym psem. Schroniska są przepełnione tak zwanymi świadomymi wyborami. Tak. Dużo tam psów. Jakie błędy popełniamy? Musimy dobrać sobie pieska tak, żeby pasował jego temperament do naszego. Bo jak kupimy psa, który potrzebuje bardzo dużo treningu, bardzo dużo czasu, a sami lubimy być w domu i patrzeć telewizję, to z takim psem będzie bardzo ciężko. Trzeba pomyśleć o tym, czy to będzie pies większy czy mniejszy. No właśnie, gdzie mieszkamy? Tak, czy gdzie w mieszkanku, czy mamy dom i las obok? I musimy pomyśleć tak samo o tym, czy ten pies będzie mieszkał z dziećmi, czy będzie mieszkał sam. Ile kosztuje utrzymanie psa? Musimy pomyśleć o takich rzeczach jak jedzenie, weterynarz, tak samo na przykład, jeżeli my będziemy z psem gdzieś wyjeżdżać na urlop, to będzie kosztować. Bardzo dużo różnych kosztów, bo ja na przykład kupuję tak samo psem zabawki, tak, obroże. Dużo różnych rzeczy, w które my musimy inwestować i to na pewno nie będzie kosztować małych pieniędzy. I chyba już nie trzeba pytać, co pani myśli o tym, że psy czy inne pupile kupuje się jako prezenty. No okej, jeżeli my zrobiliśmy wszystkie te decyzje świadome, przygotowaliśmy, to wtedy jest okej. Ale jak się kupuje psa jak prezent dla kogoś innego, to jest bardzo zła decyzja. Taka sytuacja mieliśmy nie tak długo czasu temu, że przyszedł człowiek z labradorem właśnie młodym, kupionym u pseudo hodowcy. Kupił tego pieska dla żony i dla dzieci, a żona powiedziała, że nie wpuści go do domu z tym psem, że musi tego psa gdzieś podzieć. I właśnie ten pseudohodowca powiedział, że jak ten pies już jest kupiony, on jego nie przyjmuje z powrotem. I ten człowiek przyszedł do nas, do szkoły, powiedział, może wy chcecie go wziąć i komuś go oddać, bo ja nie wiem, co robić, ja po prostu zostawię go na ulicy. Właśnie ten piesek, który siedzi na kolankach i wygląda tak jak dziecko, to jest pies sportowy, który już dwa razy uczestniczył w czempionatach świata. I to właśnie jest pierwszy litewski piesek, który wyjechał na takie zawody. To jest taki jakby styl życia właśnie. Mi się podoba tak żyć, być razem z psami i właśnie trenować psów i tak samo pomagać ludziom budować relacje z psem lepiej, tak. A naszym gościem jest dzisiaj Agnieszka Wróblauskienie, ekspertka kredytów hipotecznych, pracuje w banku, prywatnie miłośniczka muzyki ciężkiej, wokalistka aż dwóch zespołów metalowych, żona, mama. Młodsza córeczka ma niecałe 3 tygodnie. Agnieszka, od kiedy fascynujesz się muzyką metalową? Słuchałaś takiej muzyki w dzieciństwie? Tak naprawdę nie, ta muzyka mnie znalazła już w dość późnym czasie i byłam studentką. I ta droga w tej muzyce, to tak zaczęła się, mówię, dość późno, gdy tak zdałam sobie sprawę, że chcę śpiewać. I właśnie to był pierwszy zespół, do którego trafiłam. Byli faceci, Polacy z Wilna, metalowcy.
No i właśnie przyjęli mnie, ja w ogóle nic nie znałam o metalu. Pytali mnie wówczas, czy znam jakiś zespół. To, co znałam, to było chyba Linkin Park, tak. Najcięższe, co kiedyś słyszałam. Najpierw myślałam, że no też, no co tam wrzeszczą, nie? To przecież każdy może tak sobie wyjść i wrzeszczeć i ryczeć w ten mikrofon. Mówię raczej o tej wokalowej technice, growl czy scream, tak się nazywa. No i w końcu zrozumiałam, że tak naprawdę nie. Gdybyśmy tak poprosili spróbować powrzeszczeć, to tak się łatwo nie nadaje. Czyli to jest taka specjalna technika wokalna. No i zaczęłam w to się pogłębiać, że to wszystko nie jest aż tak łatwe, jak wygląda. I to jest taka swoista sztuka, swoiste show i ta taka duża ekspresja. Postanowiłaś założyć pierwszy na Litwie zespół kobiecy metalowy. Tak naprawdę. Zespół nazywa się Black Spikes i właśnie było to takie swoiste spełnienie marzenia, gdyż sama byłam na festiwalach i cały czas widziałam wyłącznie facetów. Faceci grają, faceci wokalują. Dziewczyny na tej ciężkiej scenie, nie wiem, stanowią może 5%. A musiałaś jakoś walczyć o swoje miejsce? Oczywiście, to dotychczas na przykład, gdy otrzymujemy zaproszenie z zespołem na jakiś większy festiwal, no to chyba 70% facetów mówi, a bo to dziewczyny. Nie dlatego, że tam gramy fajnie, nie dlatego, że jakiś tam utwór, czy robimy jakieś tam takie ciekawe show, a bo to dziewczyny, to dlatego zapraszają. Mówisz o tym, jak wygląda dziewczyna właśnie tam krzycząca, wrzeszcząca na scenie. Co o tym mówili na przykład, nie wiem, twoja mama, babcia? Przyjaciele? Moja mama, nie wiem, jest cudowna. Ona w ogóle w życiu mi niczego nie zabraniała. I tak samo jak w szkole wchodziłam, nie wiem, namalowane paznokcie i linary, czy tam jakoś jeszcze dziwnie się ubierałam, to w ogóle ona na ten temat w ogóle no, nie miała żadnych zarzutów, powiedzmy tak. Gdyby moja córka tak wyglądała, nie, czy tak się ubierała, to ja bym nie mogła tak przemilczeć i nie wypowiedzieć, co ja o tym myślę. A zaraziłaś męża taką muzyką? Słuchacie w domu? A tak naprawdę mąż mnie zaraził. On chyba też miał duży wpływ na to, że jestem tam, gdzie jestem, bo on już tej muzyki słuchał od dzieciństwa i był tym takim chyba typowym metalowcą. Jak ja przyszłam taka, w ogóle nie rozumiałam, co to jest, to właśnie on w tej sferze był już dość długo i z nim wyjechaliśmy na te pierwsze festiwale i na Litwie i za granicą. No to, więc żyjemy tą muzyką w domu razem. Ty się zajmujesz zawodowo kredytami, a mąż? IT sfera. A to chyba jest bardzo typowe, powiedzmy, dla metalowców. A twoi koledzy w pracy wiedzą, w jakim zespole śpiewasz? Jak zareagowali? Oczywiście, że wiedzą, ale to chyba rosło razem ze mną, bo pracuję już w organizacji 10 lat i prawie tyle samo lat śpiewam w zespole metalowym, więc rosłam razem w pracy i tak samo razem z tą muzyką w pracy, więc reagują chyba na to bardzo naturalnie. A dla ciebie te dwie takie różne sfery twojego życia, to co to jest rzeczywiście? To jest jakaś inna strona twojego ja? Czy właśnie taka możliwość odmiany, złapania oddechu od codzienności? Jak ty to sama traktujesz? Chyba jest to takie inne ja, gdyż na co dzień naprawdę nie wrzeszczę i tego. I nawet nie wiem, jestem dość spokojna i pozytywna, ale w tej muzyce jest coś, kim mogę być właśnie jakaś ta inna personifikacja i mogę być tam kimś innym i to mi się bardzo podoba. W ogóle ta kariera muzyczna, czy ona wymaga dużo starań, wyrzeczeń? Wiesz, masz małe dzieci. Jak te próby wyglądają? Jak często ćwiczycie? Oczywiście, że tak. I jeszcze z pierwszą córeczką to chyba było trochę łatwiej, bo mieliśmy jedną, nie? I tak sobie nawet mogła sobie spędzać czas na korytarzu obok naszego studia, spać. Mieliśmy zawsze kamerkę włączoną i tak sobie właśnie te próby odbywały się w pierwszym, na początku. Później córeczka oczywiście podrosła i czasami bywa z nami na próbach i też z nami spędza czas. Teraz mając dwie, oczywiście będzie to takim swoistym wezwaniem, gdyż razem z mężem też chcemy grać w jednym zespole, no to więc dwójka nas na próbie z dziećmi to tak jeszcze trudno się wyobraża, ale myślę, że znajdziemy wyjście i jakoś to sobie poukładamy. Czym dla ciebie jest pasja? Dlaczego warto mieć pasję? Dlaczego warto? Bo to życie byłoby chyba takie bardzo szare,
bez pasji. Ta rutyna, ona czasami tak mocno przyciąga do ziemi, że po prostu trzeba mieć coś, czym się fascynujesz, żeby czuć się dobrze, żeby być szczęśliwym. I naprawdę słyszałam bardzo dużo od nawet koleżanek takich komentarzy, że jak się cieszę, że masz takie hobby, gdzie możesz uciec. Bo niektórzy ludzie szukają czegoś takiego poprzez całe życie i nie znajdują. Więc naprawdę się cieszę i życzę wszystkim, jeżeli mają jakieś takie marzenie skryte, ukryte, może nietypowe powiedzmy, spróbować dążyć do tego i odnaleźć siebie w tym. Dziękujemy Ci, Agnieszka, za wizytę w naszym studio, za to, że odkryłaś przed nami ten świat muzyki ciężkiej, który okazał się fascynujący i tak naprawdę pełen wrażliwości, pełen piękna. Dziękujemy. Dziękuję. A za chwilę w poradniku Tworzymy z wielką pasją powita Państwa mistrzyni tworzenia czegoś z niczego, Krystyna Wołejko. Słoików, różnego rodzaju pojemniczków, po kosmetykach, po żywności nie warto wyrzucać, bo można im dać drugie życie. O tym, jak zrobić to w sposób prosty, łatwy i przyjemny, opowie nam dzisiaj Krystyna Wołejko. A jaki jest pierwszy pomysł? Będziesz musiała wybrać sobie serwetę papierową. To wybieram taką z ludowym motywem, dobrze? Mi się też bardzo podoba. No i musisz rozciąć teraz na połowę. Dobrze, jakoś tak możemy to w tą stronę. No powiem, że program Tygiel to dla mnie wyzwanie. Coraz to nowych rzeczy się tutaj uczę. Przykładamy na słoik. No, widzisz, fajnie już się prezentuje. No i owijamy dookoła pokrywki, zawiązujemy i już jest zaraz gotowe. Czy warto zawiązać jakoś tak kilka razy? Może za krótki odcinek? No, zależy chyba od fantazji, nie? Możesz wykorzystać wstążki, tasiemki, wszystko, co będziesz miała pod ręką. I zobacz, jak się pięknie prezentuje. No rzeczywiście, to super też pomysł na prezent, taki zindywidualizowany, własnoręcznie zrobiony. Jak najbardziej. A teraz uwaga, najmłodsi widzowie, propozycja na coś ciekawego dla Was. Więc proponuję od razu wybrać coś z zabawek. Coś do ozdobienia tego. Ja może wybiorę pieska. Chociaż widzę, że sugerujesz mi pingwinka, ale może piesek będzie lepszy. No i automatycznie chyba weźmiemy ten słoiczek, bo piesek jest większy, nie? Dobrze. Musimy bardzo dobrze umocować tego pieska na pokrywce. A więc do tego będziemy musieli wziąć gorący klej. Pamiętajmy o bezpieczeństwie. Czyli piesek już jest przymocowany do pokrywki. No i żeby jakoś atrakcyjnie nasz piesek wyglądał, proponuję, wiesz, tu wložyć błyszczące takie... Brokat. Brokat, tak. Tyle, ile nam się chce, tego wkładamy. To jest taki... To jest magia. Na pewno, ale to jest drobniejsze, no i proponuję wložyć coś takiego większego. Spróbuj. Dobrze, bardzo chętnie. O, myślę, że dzieciom to się na pewno spodoba. Na pewno. Bo ja już sama jestem zafascynowana. Więcej brokatu. Na pewno. No i brakuje nam tutaj tylko wody. W dzieciństwie chyba każdy chciał mieć taką kulę. Już wiem, co to będzie. Szczelnie dokręcamy słoik i odwracamy do góry dnem. I już mamy gotowe. Magiczną zabawkę. Taką, o której rzeczywiście każdy chyba marzył w dzieciństwie. A okazuje się, że można ją zrobić samemu. Dziękuję Ci za te pomysły i czekamy w kolejnych odcinkach, aż podzielisz się z nami jeszcze jakimiś inspiracjami. Do spotkania. Mamy nadzieję, że dzisiejszy program pomógł Państwu w odnalezieniu nowych zainteresowań. Ja odkryłam w sobie pasję do tworzenia magicznych kul. A ja się wybieram na najbliższy festiwal muzyki metalowej. Tymczasem zapraszamy Państwa na najbliższy odcinek Tygla. Już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.